Zdolność nieobwiniania innych jest łaską. Nauczmy się mówić: nie potrafię kochać. Kto nie potrafi kochać, nie potrafi żyć. W darze życia spotykamy Boga. Każdy z nas tęskni za miłością. Tęskni, aby móc kochać, przebaczać i żyć w radości. Czasami nasze serce zanurzone jest w nienawiści. Nasze sumienie jest ubłocone kompromisami. Mówimy sobie wtedy: przecież nikt mnie nie widzi. Ale przecież ty siebie widzisz, a ty nie jesteś nikim. I widzisz siebie w kłamstwie, a w kłamstwie nie ma Boga. Kłamstwo jest śmiercią. Bóg natomiast jest tym pokojem, którego chcesz całą sobą. Bóg jest zaufaniem, którego pragniesz w każdym momencie. Pragniemy, aby wewnątrz nas narodziła się radość. To Bóg jest tą radością. Jezus mówi nam o tym, że przyszedł na świat właśnie po to, aby przynieść radość. I to radość na zawsze. Nawet wtedy, kiedy jesteś cała we łzach, nawet jeśli cierpisz, radość, którą przyniósł Jezus, jest w tobie. Jeżeli odrzucasz pokój, jesteś fałszywa. Jeżeli odrzucasz kogoś, kto jest nie do zniesienia, odrzucasz Boga. Bardzo łatwo jest stwierdzić, że jakaś konkretna osoba nas wkurza. Ale pamiętaj, że kiedy widzisz czyjeś wady, są one lustrzanym odbiciem twoich wad. Jeżeli tracisz z kimś cierpliwość, to znaczy, że już wcześniej brakowało ci tej cierpliwości i że coś jest ważniejsze niż ten człowiek, którego Bóg postawił ci na drodze. Kochaj. Może to i prawda, że jest on niesympatyczny i złośliwy, że zawsze chodzi naburmuszony. Ale pamiętaj, że każdy z nas kiedyś taki był, a nawet i jest czasami dzisiaj. Potrzebujesz spotkać Boga, który jest miłością, przebaczeniem. Ten Bóg jest w tobie. Zadajmy sobie pytanie: czy potrafię kochać, czy zawsze oczekuję od innych, że to oni powinni mnie kochać i zrozumieć? Zawsze inni, nigdy ja. Wymagamy od innych, aby nas lubili i zapominamy, że to my jako pierwsze powinnyśmy kochać innych. Może być tak, że czasem nie czujesz się kochaną, ale otwórz serce. Kluczem do otwarcia serca jest pokora. A to znaczy, że jeśli ktoś ci zwraca uwagę, musisz otworzyć swoje serce i skupić się na tej pomocy. Skupić się na tym, co słyszysz, i przyjąć to. Bądź pokorna, kochaj. To znaczy, że jeśli ktoś splunie ci w twarz, ty będziesz zdolna to przemilczeć. Weźmiesz chusteczkę, przetrzesz twarz, uśmiechniesz się i pójdziesz dalej. Przyjmij miłość, nawet gdyby miała być ona tym splunięciem w twarz. Taka miłość mówi ci, kim jesteś, jak reagujesz na prowokacje. Nim wyjdziemy ze wspólnoty, musimy doświadczyć miłości. A to nie znaczy znaleźć sobie kogoś do uprawiania seksu po ślubie. Miłość nie jest kobietą ani mężczyzną. Miłość jest miłością. Jeśli potrafisz kochać dzisiaj swojego niewygodnego brata, to w przyszłości będziesz zdolna kochać twojego męża. Dzisiaj trenujesz bycie żoną, aby w przyszłości mieć szczęśliwą rodzinę. Właśnie dzisiaj, właśnie teraz. Więc nie trać czasu. Jeśli tego nie zrobisz, będziesz cofać się wstecz. Jeśli któraś z was nie przyjęła Boga, który jest pokorą, miłością,
przebaczeniem i radością, pięknem. Nie może rządzić innymi ludźmi, a co dopiero własnym mężem. Te wszystkie dary otrzymałyśmy od Pana, a niektóre z nas używają z nich tylko 2 lub 3. Wybieramy te dary, które są wygodne. To jednak nie wystarcza, byśmy się spełniły. Nasza wygoda sprawia, że ciągle pozostajemy w ciemności. Więc zaryzykuj i korzystaj z pełni Twego potencjału. Kobieta ma w sobie niesamowity potencjał ogromu życia. Bóg tak nas stworzył, abyśmy mogły wygenerować i urodzić człowieka, ludzkie życie. Lubię myśleć o tym, jak każda z nas była kiedyś tym małym embrionem w łonie kobiety, którą nazwałyśmy mamą. Kobiety, która pracowała, radowała się, śmiała i płakała. Jak możemy myśleć źle o kobiecie, naszej matce, która pomimo tego, że w życiu nieraz nas zraniła, to przecież nosiła nas w swoim łonie. Powinnyśmy przeprosić nasze mamy za wszystkie złe myśli, osądy i raniące słowa, które żeśmy im zadały. Nie możemy oczekiwać od nich zmian, ponieważ nasze mamy też mają swoją przeszłość. One też mają zranione serce. One też dużo wycierpiały w życiu. I to jest prawdziwa wspólnota. Kiedy twoje oczy zalewają się łzami, gdy zdajesz sobie sprawę z tego, jak wielką byłaś egoistką, wymagając od swoich rodziców czegoś, czego nie byłaś w stanie dać im chociaż w troszeczce. Dlatego potrzebujemy uklęknąć przed nimi i przeprosić ich. Bądźcie więc prawdziwe. Przyjmijcie to, że inni są wolni, by nas ranić, tak jak myśmy ich zranili. To jest życie, to nie są fantazje. Na szczęście mamy Zbawiciela, który jest w tym wszystkim i który nas wyprzedził, który na krzyżu, kiedy ból ściskał mu gardło, kiedy krew tryskała ze wszystkich porów i coraz bardziej go osłabiała, krwawiąc powiedział: Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Rodzice nie wiedzieli, co robią. Także i wy, biorąc narkotyki, nie byłyście w pełni świadome waszych czynów. I nawet my teraz, kiedy grzeszymy, nie wiemy do końca, co robimy. I właśnie dlatego ten krzyk, ta modlitwa Jezusa, którą wzniósł do Ojca w momencie śmierci, każdego dnia przemienia świat. On idzie do Ojca i mówi: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. W każdym domu na świecie, w każdym mieście wybrzmiewa ten głos, który jest naszym zbawieniem. Jezus, który nieustannie wypowiada słowa: przebacz im. To my nie potrafimy sobie wybaczyć, bo jest w nas zbyt dużo pychy. Chciałybyśmy nie potrzebować zbawienia Jezusa, Syna Bożego. I właśnie dlatego cierpimy. Bo zamiast skupić się na zbawieniu, skupiamy się na naszym kolejnym upadku. Krzyk Jezusa, w którym woła: przebacz im, skandalizuje nas do głębi. A przecież dzięki niemu jesteśmy już przebaczone i zbawione. I to nie tylko ten jeden raz, ale każdego dnia. Każdego dnia Jezus daje nam swoje zbawienie. Każdego dnia możemy uśmiechać się na nowo. Uczmy się więc uśmiechać. Przyjmijmy Zbawiciela. Powiedzmy sobie: okej, upadłam, ale taka właśnie jestem. Akceptowanie naszych słabości pomaga nam w uzdrowieniu. I to jest właśnie cud. To, że potrafisz żyć z twoimi słabościami. To właśnie dzięki nim potrafisz współczuć, rozumieć i pocieszać innych, którzy mają się źle. I przestańmy mówić innym o naszych osądach. Takie rzeczy mówi się księdzu przy spowiedzi.
Każdą negatywną myśl, zazdrość, osąd, to wszystko oddajemy Jezusowi przy spowiedzi. On nam to wybacza. Jeśli kogoś osądzasz, to jest to tylko i wyłącznie twój problem, ponieważ jesteś zazdrosna i brakuje ci dobroci. Nie możemy wyrzucać na innych naszych śmieci tylko dlatego, że są dobrzy i pokornie je przyjmują. Trudno jest później szanować i doceniać kogoś, kto w kółko ocenia innych. Owszem, możesz zwrócić komuś uwagę, że w danej sytuacji źle się zachował, ale tylko i wyłącznie, jeśli wcześniej przemodliłaś swoje emocje. Nigdy nie mów drugiej osobie, że ją osądzasz. Wy jesteście moim jedynym interesem. Nie mam nic poza wami. Jesteście moim życiem. Kiedy odwiedzam domy wspólnotowe, nie robię tego tylko po to, żeby dawać wam smoczek, lecz aby pomóc wam wzrastać i dojrzewać w chrześcijańskiej rzeczywistości, która wcale nie jest taka łatwa, ponieważ jest w niej krzyż. Jaki krzyż? Ano właśnie taki, że inni mogą ci przywalić w zęby. Bądźmy dobre, gotowe do służby innym. Nie oczekujmy, lecz pomagajmy wierną i silną wolą. Nasza droga, którą musimy przejść, nie znajduje się poza nami, lecz jest w nas. Musimy odzyskać wolę, którą Bóg nas obdarował, a którą my zdradziłyśmy. Chciejmy sobie dobrze nawzajem. Chciejmy sobie pomagać, tak szczerze. Pomagajmy sobie tą szczerą chęcią, która wybiera dobro, miłość, miłosierdzie i pomoc biednemu. Chęcią uczenia się. Posiadałyście dużo chęci, kiedy robiłyście to, na co miałyście ochotę. I robiłyście głupoty. Dlatego nie możecie osądzać teraz innych, którzy robią jakieś głupoty, bo robiłyście tak samo. To bardzo ważne. Jeśli tego nie zrozumiecie, zawsze będziecie żyć w przekonaniu, że to inni powinni się zmieniać. Bądźmy wiernym i pokornym przykładem, jedne dla drugich. I tą pierwszą prawdę musisz sobie powiedzieć w ciszy modlitwy. Nie rzucaj słów na wiatr, bo całe życie będziesz się tylko usprawiedliwiać. Nie ma takiej rzeczy, której prawdziwa kobieta mogłaby się bać. Lęk bierze się z pychy. Bądźmy odważne, bądźmy pokorne. Zadepczmy pychę pod stopami. Siostra Elwira.